się uczyć, będę, nie wiem, grał czy coś robił. Na pewno się nie będę uczył. A wiem, że powinienem. Dobra, to się nagrywa już. Masz egzaminy? Kurde, to już sesja trwa nawet do korporacji, tak. To już są właśnie te korporacyjne rzeczy. Ale to jest w sumie głupie. Muszę zdawać egzamin, żeby móc pracować pod ziemią. No dobra, to jest okej. Oczywiste, no. Że trzeba co roku powtarzać ten egzamin, żeby no, mieć pewność, że pracownik jest zdolny do pracy pod ziemią. No tylko, że... Kurde. Siema, mystusku. Despacito. Dobra, lecimy z kolejnymi misjami od tego typka LL. Czy cokolwiek to jest. Raczej wątpię, że uda mi się dzisiaj. Raczej wątpię, że uda mi się dzisiaj skończyć drugi akt w tym północnym Meksyku. Ale spróbować nie zaszkodzi. Pogram mniej więcej do momentu, w którym na tym liczniku u góry wybije 10 godzinek. Także spoko. A po tych 10 godzinkach pójdziemy na asesyna. I może na Black Deserta. Zobaczymy, jak się będę czuł. O, pardon. A teraz czuję się jak trup. Pomocy Meksyk, Sandok Escobar? Myślę, że tak. A ten pan nie jest pomocnikiem Escobara. Oh my gosh. Lost his mind, went and shot a bunch of people unfair-like. I got shot in a robbery. They left me, and I left them. Well, that's how it goes. Tak to działa. Yay. Znamy już przeszłość naszego pana, jak się nazywa, Marston? Blue w grach to zbrodnia. W tym się z tobą zgodzę, Mestusu, no ale z Blurem akurat jest taka sytuacja, że maskuje niedoskonałości w teksturach, wygładzają krawędzie i tak dalej. Po prostu maskuje to wszystko. Bez Blura to byłoby takie bardziej wyraziste. Tym bardziej, że to jest no, konsola, no a konsola, w tym przypadku PS3, no, jest mocno ograniczona względem PC. Dlatego na PC są ustawienia graficzne, a na konsolach nie. PC-ty są dość, powiedzmy, takie elastyczne, jeśli chodzi o ustawienia. Na przykład możemy wyłączyć blur i mieć jednocześnie te wygładzone krawędzie, ładne teksturki, co w porównaniu na PS3 czy innych konsolach, no jest, cóż. Wszyscy my wiemy jakie. I też wszyscy widzimy. Czyli dobrze rozumiem, że przyleciała jakaś Meksykanka, powiedziała temu typowi po angielsku, choć mogą się dogadać po meksykańsku. Czyli co, przyleciała, dobra. Tego znam gościa, on gada dobrze po meksykańsku. Ale widzę, że jakiś inny typ jest tam, amerykański, to będę mówił po angielsku. Blue ma jedynie sens w grze Blue. Jezus Maria. Jezu, ale czuję się przymulony. Moja reakcja, moja... będzie tak spowolniona. Wiesz, ja pomyślę o tym, żeby się skryć za osłoną dopiero wtedy, jak już mnie zabiją. Ja pierdziele. To język sang Escobar, który brzmi jak angielski, ale nim nie jest. A czyli jednak. Pay much attention to rumors. Just be careful, John.
keep jumping from one side of the fence to the other, you might just get impaled on it. I have to find these two men. With respect, how I do it is no concern of yours. Choose your tone wisely, partner. Remember who you're talking to. How could I ever forget? And who are you, John Marston? Apart from a rat feeding every other. No i się to ja skłócę. My name means something. Dlaczego wybrałeś pojeszcze z grą, która ma agresywnego autoimma w zamiast na choroby? Dokładnie tak. Dlatego też gramy później w grę, w której przy zabijaniu nie musimy celować, gdzie zabijamy. I jeszcze później wybieramy grę, w której gra przychodzi się sama. Jak tylko naciśniemy jeden przycisk. Look, it's an army convoy. I think I see the prisoners in those wagons. This is our chance. See if you can take control of that first wagon. You ain't gonna kill any more innocent people now. Mahaha. A, przejął już wóz, fajnie. Czyli na koniec nie ma cookie clicker? Co? Cześć, siema Boko, halu. Nie, Black Desert. O ile będę miał w ogóle siłę na to. A, boom headshot. Dobra, moja płyteczko. Ty sobie tam pojedziesz. Ja sobie wagonem pojadę, hehe. Jeszcze nie przeczytałem, że Red Dead Redemption działa na silniku Rage, który jest autorski. Zwyczajny jestem zwania z Rage, który był... który był w GTA 4, a z wersji z Maxa Payne 3. Teraz zwalniam to roboczą Rage 2.5 generacji. Nie, to w sumie ja już mówiłem nawet jakiś czas temu, że no jak nic, Red Dead jest oparty na tym samym silniku co GTA 4 i Max Payne, z tą różnicą, że no Red Dead jest trochę zacofany względem Maxa Payne'a, a jest zdecydowanie lepszy pod względem, jeśli chodzi o GTA 4. Najlepszy silnik Klauschwitz. Lot? No co? Silnik z EU4, najlepszy filmik do gier moim zdaniem. Silnik do gier. Bo jest w stanie niecałą sekundę zawiesić ci całą grę. Wybrać ci procesy na 100%. Niedługo powstanie, czyż wyjdzie gra właśnie na UE4 oparta. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale mówiliśmy o niej w przeglądzie premiery. Taka ładna, realistyczna. Ale jak wyjdzie, to zobaczymy. To, że gra jest ładna, nie znaczy, że będzie dobra. Wszystko zależy od tego, jak będzie z technikaliami. Chyba silnik najlepszy do robienia DLC, poprawki DLC, a ludzie grają EA. Now we'll handle it from here. I know you got other matters to attend to. It's been nice riding with you, Mr. Ricketts. A nie wiem, ja nie siedzę w tak silniku, więc nie wiem, jak to sprzedają. Find what you're looking for, Marston. You know what I'm looking for. If you say so, Marston. If you say so. No, zrobiłem już misję. Nawet nie zauważyłem. Jestem tak przymulony. O, moja płotka.
dobra, pokażcie mapkę. Tak, musisz kupić DLC do Europa Universalis, aby mieć poprawki w grze. O matko boska. A, ty mówiłeś o Europa Universalis, ja myślałem że cały czas, że mówiłeś o Unreal Engine. Ja jestem zbyt przymulony dzisiaj. Dobra, gdzie ja jestem? Nie widzę. Jestem ślepy. Mamma mia. Ubisoft. A, tu jestem, dobra. To mogę pojechać sobie koniem. Jeśli zapłacić za DLC, bo podstawka nie ma sensu. Bo vanilla to gówno. Wierzę na słowo. No ale wiesz, no... jeśli chodzi o EU4... wydawcą jest Paradox, nie? A Paradox sam sobie jest znany właśnie z wydawania Max DLC. Magicka, Heads of Iron... tego jest masa. Jeszcze więcej. No ale no... DLC-kami, no ale no... to wciąż są DLC, a nie mikropłatności. Wiadomo, że DLC... takie chamskie DLC są po prostu... niespecjalnie akceptowalne, no ale mikropłatności są gorsze. Bo w sumie teraz już nie ma zbytniej różnicy pomiędzy mikropłatnościami a DLC. Teoretycznie to jest to samo. Cieszę się, że mija kolejny dzień choć kart cyngaret graficznych. Your price 260 268 and $14 za DLC. O matko boska, do Crusader Kings. Naprawdę, powalone. Powalone. Miałem też coś mówić w tym temacie, ale... a, już wiem, miałem mówić. To już druga sprawa. Ale ja sam muszę czekać. Jak się czekało? Jezus, jest północ. Podstawka EU4, 140 zł. Matko boska, przynajświętsza. Szaleństwo. Tutaj mogę czekać, czy się teleportować? Leaf. Jak się czekało? Chyba była jakaś taka... tu się płotka. Nie ma jakiejś opcji, żeby się czekało? To za obozowisko mogę tutaj przespać, czy co? O Jezu. Tak samo jak kupować cywilizację w podstawowej wersji. A jednak korzystać z teleportacji, o której ci wspomniałem, fajnie. No, korzystam, bo to strasznie pomaga. I gasi szybciej przede wszystkim. Zanim w tym, że nie wiem, czy tu się da w ogóle, powiedzmy, przeczekiwać. W niektórych grach da się. No, w Assassinie tym, którym teraz gram, jest taka możliwość pod jednym przyciskiem czekania. A tak to muszę czekać do tej 5 rano, żeby misja mi się uaktywniła. Paradox ma nawalony we łbie od TLC. To prawda, to prawda. I wiesz, no... jeszcze, tak jak mówię, chciałem powiedzieć, jak to wygląda sprawa z EA a Paradoxem. Różnica też nie tyczy się tylko mikropłatności, różnicy pomiędzy mikropłatnościami a DLC, a również z tym, że no, w porównaniu do Paradoxu EA jest olbrzymie. EA to jest gigant gigantów. I jasne, Paradox niby no, jakiś super mały nie jest,
No ale mimo wszystko, no... Bo tak jakby porównywać Dawida z Goliatem. GTA 4 mogę szukać tylko w łóżku, kurde, no i dobrze. Do piątej muszę czekać, a jest pierwsza dopiero w nocy. Znalazłem skrzynkę. Mogę ją otworzyć? Open container. Ale taksówki były przynajmniej. No w czwórce są jakby dyliżanse, ale one ci nie jeżdżą po świecie. Hello? Kogo to chałupa? Ja zwalę ci chałupę typu. Łopanie! Przepraszam, nie chciałem. Od kiedy lampy tak wybuchają? O rany. GTA 3, mogę jeszcze czekać silku. No. Witajcie, wojownicy Wielkie Uganty. Siema, Niof, jak ja cię dawno nie widziałem. O, że ty tu jeszcze żyjesz. I można było pod safe house podjechać. Znaczy wiecie co, mogłem niby faktycznie tego łóżka podjechać i zobaczyć, czy się czas minie. A wtedy musiałbym wracać tutaj w to miejsce, a nie chce mi się. Także chyba poczekam. No mnie tu nie było, lecz wróciłem, kogo tu nie będzie obchodzić. Mnie obchodzi. Witam cię ponownie. Rany. Ja wiem, że powinienem się grzać, ale jest mi już za gorąco. Striptease na streamie. O Jany. Ja wiem, że powinienem, no ale już jakoś damy radę. Idę sobie nagazować wodę, bo dostałem takie fajne ustrojstwo do gazowania wody niemieckiej produkcji. Muszę poglądać filmiki na YouTubie. A wiesz, że to nie jest takie głupie? Do the watchers of the stream know the why. A tam boje do gazowania nie są drogie. A, dopiero druga. No to czekamy dalej. Zniszczę mu więcej chałupy. Kimkolwiek ten typ nie jest. Boom! Boom! Open Almuara, cokolwiek tu jest. Czy zbrojownia, czy co? Jakaś szafa. Aha, amunicja. Co mi po amunicji? Jak mi dali do Springfielda, to okej. Okay. O, nie dali do Springfielda. Czyli muszę się dalej z Winchesterem męczyć. Tu jest ta snajpa nieszczęsna. Tu jest shotgun szczęsny. Dynamity, lasa, pięści. Ostatnio za wymachywaniem pięściami w mieście mi chcieli zabić. I mnie tylko wsadzili do więzienia. Super. Musiałem zapłacić 5 dolców. Ameryka. Kraj wolności. Nie ma kościaków z osiu. Na MGS nie przypadam za requestami. Ile kosztuje nabój, bo kiedyś mi wmawiali, że druga zabawa. Ale w sumie zobaczę, osiu, co tu dałeś. Czekaj, demotorka nie ma? Wiesz, on tu zawsze jest. No właśnie go nie ma, coraz częściej go nie ma. Dezona też o dziwo nie ma. Osiek był dzisiaj pierwszą osobą na streamie. Nawet Dezona bota nie było. Nie, on teraz jest w Ugandzie. Akar, poczekamy do piątej. Dołączam się. 13 godzin w VR-czacie. Zgadnij, co robiłem. Szukałeś drogi? To ty masz VR-a, Niofi? Chyba, że grałeś bez VR-a. A muszę w końcu się... Dezen wyrósł, demon dojrzał. Haha.
Wiatrze mogę... Tak, to wiem, ale lepsze chyba jest... Lepsze chyba są odczucia grając na wieżę. Dałeś się drogę. Do you know the way? Aha. Jest, jakbym ogarnął, jak podłączyć. Znaczy, mam pytanie, jak podłączyć PSVR pod kompa, no ale. Undertale. Ja na VR chat bym udawał zboczonego autystycznego ludzika z McDonalda. Nie jesteś oryginalny, Boko. Dołączyłbyś do klanu zboczonych autystycznych klaunów McDonaldów. I gołci bezbłędnych ludzi, jak wielu innych robi. Jak godzina? Dopiero czwarta. Jest coś ciekawego? O, to jest zawsze fajne. A nie tu, bo chyba jakieś inne. O tak, jak ja nienawidzę cutscenek, które no się powtarzają. Tfu, nie można ich zatrzymać. Tym bardziej, że jak na przykład gra ci się skraszuje i musisz od nowa zaczynać. Nie możesz tego zaskipować, a cutscenka ma godzinę. Puzzlach. Aż mi się przypomina go do wody. Nie wiem czemu nawet. Właśnie, po co w starszych grach dodawali takie mini gierki wyścigowe jakby? Jakoś nie wiem, żeby urozmaicić grę. Na przykład przypominam sobie Kangur Kakao, gdzie się jeździło chyba na snowboardzie, coś takiego. Albo w tym Raymanie. W trójce bodajże po jakichś liniach czy czymś się jeździło, coś takiego było, to nie pamiętam. O kurde, gościu ma ładną bibliotekę. Chwalił się cwaniak. Aż mi się też przypomina gra o tym. Świętym Mikołaju, jak się nazywało? Santa Claus in Trouble, coś takiego? Świetna gra. O! O, jest, jak jestem przymulony już. Gdzie jest godzina? Jest piąta, możemy lecieć. A nie chcesz poznać mojego pana wzrost 190, o Jezu. O matko, ale ty stary już jesteś Niofi, naprawdę. Kiedy pierwszy raz cię poznaliśmy, miałeś zaledwie 9 lat. Ach, ten czas leci. Wszyscy dorastają. Spoko, spoko. Ile jeszcze Edda zostało? Nie mam pojęcia. Ale jestem już więcej w połowie gry, nawet pan połowę przeszedłem. A teraz już są chore, dlatego spóźnienie. Witaj, Dezenku, mój bracie w cierpieniu. Żółwik, bracie. O, psom. Jestem confirmed? Mam na filmie. Śpiąta, nie ma, że chory. Służba to służba. Tak jak Mistus mówi. Miałem właśnie spędzić ten wieczór oglądając, nie wiem, jakieś filmy. Nie wiem, Szybkich Wściekłych, 8 części obejrzeć. Johna Wicka w końcu nadrobić.
Ale pomyślałem, że no, trzeba w końcu skończyć to. Trzeba giać, no gijamy. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Zacząłem ten film w 2013 oglądać. No ładnie. O fuck. Nie mogę czytać czatu. Cholipka. Czas biegnie, a jestem po złej stronie. No dobra, dobra. Kiedy ten kartgraf czy spadną? Nie spadną. Spadną, spadną. Podobno to jest opłacalnie i jest podobne. Jest. Opłacalniej jest lecieć dyski twarde niż karty grafcze, więc prawie na pewno karty zaznaczono, karty rynek, powiedzmy, ale growy używany zostanie zalany kartami grafczymi używanymi, a dyski twarde przeżyją. I show it the way? No nie wiem. Jezus, nie nawalaj po tym meksykańsku. Speak English, motherfucker. While your horses will follow the road, follow the road. When I make, they won't necessarily follow the highlighted road on the map. Ah. I see more of them. Go right here. De demonios. Cielos. Don't pray. Dlaczego ja shotgunem? To Winchestera. O Jezu, czy ja dam radę? Jestem tak przymulony, że moja reakcja jest opóźniona o 10 lat. Ała, boli. Będę się chwycił używane dyski od idiotów. O, o kurde! O kurde! Pójdę! Właśnie o tym mówiłem! Chwila, kobito, muszę się cofnąć. Wjechałem w słup. Ludzie i to idioci. No cofajcie się, koniki. No, straciłem wystarczająco dużo czasu. Będę musiał powtarzać tę misję na pewno. Jezus, męczycie się z tymi komputerami, a możecie kupić konsolę. Hehe. To kup sobie kompa i wyciągnij. Mam tak mało czasu, nie dam rady, nie zdążę. Dobra, dobra, skręcam, skręcam. Right. O kurde, jakie te drogi są niewyraźne. Grutino z Korbin.
when I return? Not likely. I ain't planning on staying very long. In some other life, then. Maybe. You should get going. Travel safely. Kurczak. No ładny. Jak mnie baniak boli. Nie są. Bijamy dopiero pół godziny. Dobra. Przypomnijcie mi, gdzie to było. To było ten. To czupa rozy lecimy. To najpierw się tepniemy. A najpierw tej amunicji troszkę. Ale Springfielda nie dadzą. No cóż. Rany ludzie, konsolę sobie kupcie. A nie póki jeden wie co robicie. Co to za dupie? Travel Destination. Eskaleja Chupajosa, jest coś innego? Nie, do Chupajosy lecimy. O Jezu. Ja umieram. Kompletnie nie wiem, co się w tej grze dzieje. Nawet nie wiem, jakie misje przed chwilą zrobiłem. I co się w nich działo. Matko Boska. Dawno nie byłem tak przymulony. Chodź, płoteczko. Mapa. I lecimy do tego, tej Elki. Ile mi jeszcze zostało do tej do końca? Chciałbym już skończyć tego Red Dead'a. To jest dobra, klimatyczna gra, ale... Na dłuższą metę to jest Resident Sleeper. Gdyby to trwało 50 godzin, to mapę bym sobie odpuścił. Tak samo jak Finala. I chyba teraz zacząłem żałować, że wydałem. Jest moje sporo za te wydania pudełkowe Finali. W ogóle też oglądałem sobie różne takie różne takie fajne. Oglądałem sobie filmiki z różnymi teoriami spiskowymi, głównie z gry Ubisoftu. I ciekawa teoria pojawiła się na temat Watch Dogs 3. Gościu w filmiku uważał, że trzecia część może się rozgrywać w Londynie. Nie by było spoko, nie by byłoby to spoko. O fakt. Nie przeczę, żeby to był zły setting, ale z drugiej strony... Już mieliśmy Londyn w Syndicate. No, a jeszcze z drugiej czy trzeciej już strony to, bo Londyn jest dość, powiedzmy, takim specyficznym miejscem, gdzie można by zrobić masę odniesień do Syndicate. I właśnie w tym Watch Dogsie trójce można by już tak oficjalnie pokazać, że uniwersa Assassinów i Watch Dogsów są ze sobą powiązane. Such a good idea.
Ride with me to near the jail. We'll figure out how to rescue him. Oh. Mr. Marston, you're truly a friend of this land. Oh. Someone keeps informing me. El Presidio is to the north. We must hurry. Znowu będziemy lecieć tym wozem. Możemy kuniami jechać. W ogóle mówisz, Lucifix, mówisz, że jesteś biedną, wiejską dziewczyną, ale masz powóz i dwa konie. Ja nie chcę nic mówić, ale konie są dość drogie. A na pewno są były drogie od czasów średniowiecznych. Jakiegoś takiego wiejskiego knypka na pewno nie stać na dwa, no, albo jak poprzednio cztery konie. Więc zbiedniała, musiała je sprzedać, haha. El Presidio, there it is. You have to find the way in. You find the way. You must find the way. You should be able to scramble over it. Hurry, but please be careful. There are guards everywhere. If they see you, they will kill you both. Well, if he's alive, I'll try to make sure he stays that way. Więc zbiedniała, find the way. Bring Abraham there. Good luck. No dobra, dobra. You can do this. You have God on your side. Czyli to jest misja skradankowa, co? O cholera, niedobrze. Ekstremalnie niedobrze. Jak się... A, tak się skacze. Go to the sniping position. Tu mamy pochodnie. Jakaś snajpa nowa. Jak mocno będziesz chciał kupić? Must find the way of the devil. O, you die. O nie, on przeżył. No, kościół, umrzyj. No, dostał. A, no i nie żyje. Hello. What the fuck? Hello darkness, my old friend. Widzimy się again. O, patrzcie. O, patrzcie. Uciekaj. Uciekaj. O, fuck. No i... Cóż. Zdarza się i tak. One million army. No cześć typu. Czyli walczymy teraz i po stronie tych, tej guwerni całej, tych całych typów i rewolucjonistów. You must find the horse.
Końskie piguły. Ciekawe. O, siema, Płotka, co ty tu robisz? Dwuosobowy koń. Moja Płotka wylewelowała. Teraz może przewodzić dwie osoby. Niech mi ktoś powie, ile jeszcze do końca zostało gry. Czyli fajnie byłoby w końcu skończyć dzisiaj drugi akt. To jest złego. A się nazywam ta misja, co też robisz? Jest tu gdzieś nazwa? Nie mam. Powiem ci, jak będę zapisywał. Ale chyba robię jakąś misję u Luisy czy coś. Well, try to resist the urge. How do you know my young lover? Odpowiedź to za dużo. O nie. Aż tak ci się nie podoba? No westerny nie są w jego klimacie w takim razie. Moim też nie są. Tak samo jak science fiction. I'm here for two men, and that's it. You've been spending too much time with Captain De Santa. Very funny. Choć z drugiej strony, no, Mass Effectami się fajnie grało. Nawet bym przeszedł go na streamer kiedyś, bo Mass Effect to jest świetna seria. Tak samo Dragon Age, o Jezus. Takie są cholernie długie, ale są świetne. A, to były jeszcze te czasy, kiedy EA potrafiło się troszkę opanować. A BioWare robiło dobre gry. What? Co się stało? Ta misja się nazywa Must Save or Die. Masz nawet pokazane. Co? RDR? No nie lubię. I tam. O nie, zaczynamy odtąd. No dobra. Let's go. 35 na 58 misji. O, zabili go. Siadaj. Dlaczego nagle mi się tak gap wyciszyło? To gdzieś tutaj chyba zgubiłem typa. Później nie pamiętam. O Jezu, chyba się pożygam. Chyba faktycznie powinienem się położyć do łóżka. Ale no, tu sam się nie przejdzie. Zawiedziłem 40 minut.
O, tutaj, tutaj gościa wypuściłem. Podobno kolej z Rockstara. Na NeoGAFie powiedział, że wszyscy studiu nie mogli dać wiary, że te działa na konsolach. Ale w jakim sensie? Chciał nie znać już tylko 7 misji. O, spoko. Znaczy tylko 7 misji, pytanie, jakie te misje są długie. Romantyk, kurde, się znalazł. Potem poprawili... A w kiedy byli na kolanie, mieli problem z poprawnym działaniem. To mogli... A, to skoro takie mieli problemy jest nawet ze stworzeniem tej gry na konsolę. Się nie dziwię, że już nie zrobili konwersji na peceta. Bo to było teoretycznie niemożliwe do zrobienia. Dobra, saving, mapka. Czyli teraz lecimy do Desanty, tak? Dobra, dobra. Kit, pampska i lecimy do Escobaru. Kolejna misja, pewnie jedna z wielu, jak to rewolucjonista. Pewnie tak. Las Jimé, El Presidio, El Matadero, Casa. Jest Escobar. Jezu, jakie mam spocone plecy. Jezu, jaki jestem cały rozpalony. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że mam strasznie zimne czoło. Jak lód. O Jezu, jaki przyjemny jest. O. Ja umieram, ludziska, ja umieram. Help me, please. Dawajcie donaty. Muszę się wyleczyć. Nie. Pieprz, już ci drugi raz ukradli konia. Nie będę ci pomagał. Nie moja sprawa. Żeś ci pomogłem z tym koniem. Przestań go... Nie wiem. Pozwalać kraść? Ty zaczął mnie kusić, żeby ponownie zrobić MGSL-a. Tfu, w sensie Assassinatona. Wszystkie przejścia są znów. Wszystkie, dosłownie wszystkie. Sobie zdychałem wczoraj, przedwczoraj. Jeszcze dzisiaj zdychasz. A tobie nie dawali donate'ów. Biedaczku. No i musimy czekać na 7 rano. Macie jakieś śmieszne filmiki z internetu? No wejdź na ten wózek. Aha. No nie ma bata. Chyba, że zrobię w ten sposób, że wejdę tu. Tu też nie mogę wejść. No. Dupa, nie kowboj. Ha, pięknie, wierzyłem w ciebie. O Jezus. Dzisiaj jest poniedziałek, nie? 18.25, jeszcze 50 minut, czyli do 7 będziemy grać w Red Deada w takim razie. I od 7 w Assassina. Z półtorej godzinki chciałbym, a nie znowu po 3 godziny. Choć nie przeczę, że ten Assassin nie zabrał spoko. Instant Regret List, Playlist. Co, Mestus? Czekamy. Co jest złego?
Ja za długo jeszcze. Wiesz, co chcę się zadać, co nie? Jeszcze raz mi kiedyś zadasz to pytanie, a nie będzie tego już w ogóle nigdy. Przynajmniej na strumyku. Dlatego nawet nie zadawaj tego pytania. Da długo jeszcze? Myślałeś mi jeszcze nowe filmiki. A, w takim sensie, dobra. Czekaj. O. Instant regret playlist. O, jaki kotek. Mexico. Co? Nie rozumiem. Kupię. Chowaj tą broń, gościu. Cię zastrzelą. Ile jeszcze czasu? Dopiero jest szósta? Jeszcze godzina. No patrzcie. Powiem ci, że są do telewizji. Wydaje, że nawet całkiem nowe. Light round, baby round. Aż mi się przypomniał pewien filmik, który zrobiłem z Fila. Yo, someone just got me this plant. Make some noise for this plant. A znajdę go. Przełącz. Konta i nie mogę przyłączyć konto? O nie, jakie mam hasło? Jakie mam hasło na ZG? Nie mogę się zalogować do ZG. To mi usunął wyjście do ZG, o nie. Dobra, tak, zrobimy zdobywcy. G, fil 2. Dead call. No są zdobywcy, jest Dead Call, który miał 190 wyświetleń, o nie! Chwilę. No może tak poszukam. No nie, Torrent usunął ten film. Ja mu nie wybaczę. Dlaczego to zrobił? Nie ma tego filmu już. To za menda. Nawet siódmej jeszcze nie ma. Same potwory mnie otaczają. To Torrent odszedł, co? To już nie jest ZG. No ładne buty. No kowboje nie potrafią skakać. Come back between 6-7 a.m. Co mi na snapy wysyła jakieś rzeczy? Popchnąłem żołnierza. Nic się nie stało. Biłem powietrze, chcieli mnie zastrzelić.
No już jest prawie ta siódma. Dosłownie kilka minut. Jakie to jest durne, żeby dawać tą mechanikę czasu. To tylko męczy. O, siema Demciu. Jak miło, halo. Jak życie? Ty z Dreyco. Ty Volksdeutschu. Ty ZG Deutschu. Dlaczego nam to zrobiłeś? My wcale o to ciebie nie prosiliśmy, a ty to zrobiłeś. Jesteś potworem. Nie pytaj, o co chodzi. No nie pytaj, o co chodzi. Po prostu musiałem cię poobrażać trochę i zrzucić na ciebie, nie wiem, nie wiem, cokolwiek. Jestem dzisiaj tak przymulony, że to jest szkoda działać. Puściłem sobie pewną nutkę, to tam, co rzuciłem na memowisko, 3 godziny. I to jest fajne nawet, ci powiem. Dobra, o co chodzi? Pizza, pasta, Coglioni. O nie, spadki klatków. Ja i shotgun. Dlaczego to jest shotgun w ogóle? Rany baniaczek nie boli. Ciekawe, kiedy będzie trzeci akt. Czy uda mi się dzisiaj do niego w ogóle dojść? Czy dojdę do niego? Bo już godzinkę gramy. Enter the Chupalosa. No, czyli Williamson i Escuela są w kościele. Co? No dobra. Ale coś czuję, że mnie, no cóż, trochę no wygrzbocili. Tak naprawdę ich tam nie ma. Ale mnie życzy tego główna knigi. No jest mała, 720. Mr. Maston. Gracias. Your service to this land. Chyba mnie oszukali. O nie. Wcale się nie spodziewałem.
720p 85% chyba. W sumie nie zdziwiłbym się. Posada. Mam sam nóż, super. No, atakuj żeżych tych nożem. Umrę i będzie za mnie zimny typ. Jezu, ale jestem dzisiaj przymulony. Jan, jak dobrze mieć autoaima. W tym przypadku właśnie przyda shotgun. No, zabiłem typa. Aha. No to za coś demciu. Będziemy teraz polować na tą guwernię, co? Będziemy teraz polować na desantę na końcu tego Allende całego. No ale... niespecjalnie dobrze przemawia typu. Mexico, Mexico, Mexico. Dobra, zobaczmy co to Demiziu, tu Demciu podesłał.
No ładnie. Patula jest śmieszna. No niby tak. Dobra, do czego jestem bliżej? Do L. A tutaj mamy Jesa? Abrahama. No. Trzeba zrobić misilkę w L do końca. Więc mi oznaczę sobie. Wait. Wrócę sobie tutaj do miasta i zobaczę, czy mogę sobie kupić amunicję do Springfielda. To jest świetny karabin. Mamy tu poker. Mam taką noclegownię. Jakiś pytajnik. Cześć. O nie, to jest zadanie poboczne. Nie wiem, czemu mnie to tak śmieszy. Co to podesłał Dezen? Pamiętaj tego, gdzie to nie zrozumiem. Nawyka, pil, ale tu... No widzisz, Mystus. Demon nie jest zafascynowany patologią. Także musi to proklamować. Tutaj mogę sobie grać w karty. Okej, ale dobra, no ki. Wolałbym sobie kupić jakąś broń czy coś. Płotka. No ale to jest w sumie, no, prawda, demon, no. Po co promować patologię? Już przypadkiem, czy go nie zbanowano już na Twitchu? Coś takiego słyszałem. A jeśli go nie zbanowali, to się dziwię, że tego nie zrobili. To jest zabawne. No wiesz, niektórzy twierdzą, że no... odcinanie ludziom głów jest zabawne. Pytanie, czy mają rację? Nie wiem. Na YouTubie go zbanowali. A Twitch nie streamował. O co, teraz tylko nasze łapy streamuje? Słyszałem o tym. Na szczęście nie widziałem. Nie zamierzam. O, jaka tragedia. Jeden nowego przyjaciela mi info, że też na tym portalu do dorosłych też osoba na... Serio? Za co? Bo oczywiście nie otagowano. Hello there. Tranquilo. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Ya lo tengo. Mueve ese cabrón. Nie, wcale nie ma jeszcze dynamitu w kieszeni i kilku karabinów. Dajcie mi broń może. Mr. Marston,
O nie. The army found him and accused him of treason. They cut out his heart and fed it to their dogs. O. Allende did this. Then he took the honor of two young girls. I'm sorry to hear that, Luisa. My father must not die in vain. His death must mean something. It'll mean that war is brutal and unnecessary and good people die. And that's all it will mean. That is not enough. You know I'll do whatever I can, but I have problems of my own. We all have problems. This is about the people. My father died for his people. For these men and for millions like them that they may be free. Przecież nawet nie ma milionów w tym Meksyku. There are guns and money. There won't be any freedom, Luisa. Mr. Marston, the movement is on the brink of great victory. Allende knows this and has sent for reinforcements. Abraham Reyes asked personally that you stop them reaching Escalera. They are coming by the old trail. You must ambush them. I have my own family to worry about. Mr. Marston, I have lost my father. My mother is in the United States. My sister has fled. I have no family. Just because. Please. Good actions make you a good man. Then I'm doomed. But I will help you. Out of respect for your loss. Thank you, Mr. Marston. Thank you. I teraz wchodzi poboczny wątek. Co jest dobrego, a co złego? Dylematy moralne, filozoficzne. Jakiś typ próbował nałożyć iPhone'a paralizatorem. Co? Się zdziwił, że nie zadziałało. Co? Nie no, może wierzą. W Infamous by to zadziałało. Ale what? Just IQ people. Ja co zrobisz? To zrobisz, że jak patologia jest popularna, to się dziwi, że ludzie próbują załadować telefon paralizatorem. Bramka, witam cię, Demon Seed. Halo. Witam cię, Stealth. Witam wszystkich. Halo, halo, cześć i czołem. Witam wszystkich. Bardzo serdecznie. Witam dużo followersów. Niektórzy się jeszcze nie będą kończyć. Miło mi. Torrent. O nie. Czyż my nasz przyjaciel Tornet wykupił sobie followy? Bramka. So many bramkas. Wait, we must do this now. Pięć godzin później. Bramka. O kurwa. Bramka. And the last one here. Good. Now go. Luisa is waiting for you at the top of the hill. Bramka. O kurwa.
Bramka. 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 To są niby followers przed 9 godzin. No na pewno. Mhm. Ja tam nie chcę nic mówić, ale no... Jakieś 9 godzin temu nie było żadnych. Nie było żadnych. Streamów. Ale batalion był streamowany, to Torrent nie działał. Batalion w ogóle był streamowany na jego kanale, na jego osobnym Twitchu Just Torrent, więc... O fuck! Chyba mu się spadło. Ale jakby no biłem waszych followersów i go z tych followersów przed 9 godzin. To była cała misja. Zbyt dużo followów. I must wyłączyć this. Nie to. Jak się tu wyłącza? Chyba musiałbym to wyłączyć. Nie, to nic nie działa, daje. Nie wiem co. No i jesteśmy zmuszeni to oglądać. Desens, zrób coś. O kurwa. Dobra. O kurwa. Desens, help us. O, już nie ma bramek. Miło. Czupajosa. Może mogę jakoś bliżej się tepnąć. Jezu, jak mnie baniak boli. Ała. Umieram. Umieram, ludziska. Nie, nie mogę. Czyli muszę jechać. Ej, bo tu jest sklep. Może kupię tutaj amunicję do Springfielda. Nie tu, obok. Siema, co tu masz? Sell. Jestem teraz bogaczem. Tu mamy mapki, revolver, repeater, rifle, sniper. To jest chyba rifle. Jak miałbym zgadywać. Nie będę ci pomagał w żadnej misji, ani niczym, gościu.
Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Po pierwsze, czy mój Springfield jest? Mój Springfield ma teraz amunicję, super. Więcej mi do szczęścia nie potrzeba. O Jezu, gdzie mój kuń? Gdzie moja płotka? Zdecydowanie nie wolno chodzić, no właśnie, dlatego. Gdzie ta płotka? Na miłość boską. Dlaczego ta przeklęta... Płotka! Jezus, dlaczego płotka zawsze taka musi być? To jest właśnie płotka. Pamiętajcie, żeby nigdy nie nazywać konia płotkę. Bo zawsze będzie się taki odwalać szajs. Nieważne jaki to koń. Jeśli nazwiesz go płotka, to już tak będzie lepiej. To jest przekleństwo imienia płotka. Oj, płoteczko, płoteczko. Daleko jeszcze do tej Elki. I padałoby chociaż jeszcze jedną misję zrobić. Ale co jakby dziecko nazwać płotka? O matko. O matko, Mestus. To jest dobre pytanie. Co by się stało? Mi się wydaje, czy ją na stosie palą, jak widzimy. O, będziemy też polować na desantę. Jezu, mnie przełyk boli. Co ona ma z tym Wayem? Dobra, twoi ludzie pokażą mi the way. Czyli polujemy teraz na desanty, no spoko. W zasadzie to powiedział Jefferson. Dla ciekawostki. Że lepiej zginąć wolnym, niż żyć jako więzień. Dzięki za hościka. I'm sure there's more supplies where those came from. We will destroy those too. Again they stare and make me mistake. Oh fuck. Płotka. Nie, spoko, z płotki siadłem. Płotko, z tobą zawsze są jakieś problemy. Więc polujemy teraz na pana Desante, spoko. Quick!
Ja tam nie chcę nic mówić, ale tutaj przed chwilą było tylko dwóch gości. Dlaczego tu jest nagle pierdyliard ich? Springfieldy zawsze były dobrymi karabinami. O, zabiłem go już. The Santa was killed. A, czyli miałem go nie zabijać. No Jezus, no. Zabić, pojmać, jaka to różnica. Tu jesteś. Jak zabity, strzeliłem mu w nogę. Aleksandr prowadzi linię fabularną w swoich grach podobnie. Najpierw robimy dla każdego na mapie, potem przyłączymy się do jednej frakcji i zabić każdego z innej. To jest niestety prawda. Bez auto-aima go zastrzeliłem. Co? Co? Jak nie, to jest bez jaj. Czy Rockstar sobie żartuje? Tutaj Rockstar. Najlepsza gra jeszcze do tego. Tylko. Gdy mamy od początku, właśnie to robimy. Get back here, you snake!
Understand that. Pójdę na pieśtaka. And I will make you a rich man. Please, we can come to an agreement. Nawet fajny widok. You fucking pig! Go back to your country! Where is Javier? To znaczy, że jestem nieczułym draniem? Chyba jestem psycholem. Weź go uderz jeszcze raz. Kill the Santa, we will get away. If you don't kill him, we will. Now we're even, Captain. Masz coś ciekawego? Chyba jestem złym człowiekiem. Jaka bieda. Ale co my w jakim sensie? No, jeśli chodzi o taki moment egzekucji, to zdecydowanie jest lepszy według mnie w GTA 4. Kiedy bodajże jako Nico tam szlaliśmy nad brzegiem i rzeki jakiegoś typa, chyba szefa, jego kuzyna. Coś takiego było. Ciekawe, bo tego byłem to, czy ktoś tam miał mało w kieszeni. Znaczy, to był kapitan jakiś zwykły. GTA 4 jak się Vlada zabijało. To był Vlad? Ja to nie pamiętam. W sumie jesteśmy w Ameryce? Czy dalej w Meksyku? Szewermana to był Vlad, no właśnie. Czyli jednak. No i po ptaszkach. W ogóle kolo robi porównania między GTA 4 a GTA 5. O dziwo GTA 3 radzi sobie lepiej. Ale to subiektywne jest na pewno.
Tak w sumie wszystkie topki i porównania. Znaczy nie, no, oczywiście porównania na przykład pomiędzy Assassin's Creed 1 a Origins są oczywiste, że gra wygląda ładniej. Muzykę ma bardziej dopracowaną, jest powtarzalna. Jaj. No właśnie, czyli już wszystkie misje u L zrobiliśmy. Zapiszę. Mogę przespać się gdziekolwiek? Nie. Muszę iść oczywiście na piętro, co? Chyba nie żyje. Nie, dobra. Pytanie, jak daleko jest do tego Ery? Niedaleko. To jest tuż. Dobra, to jedziemy. Tylko płotka niech przyjdzie. Dobra, to jeszcze ta jedna misja i finish. Czyli już Santę mamy z głowy, jakiś innego kapitana mamy z głowy, więc teraz zostało nam dla tego całego gubernatora zapolować. Czyli domyślam się, że teraz zrobię jakąś jedną misję u tego Eracego Reyesa i następna misja to będzie polowanie na tego gubernatora. Jestem prawie święcie przekonany, że tak będzie. Także polowanko sobie zostawimy chyba już na następny strumyczek. Mam cię gdzieś. Mam ludzi do zabijania. A nie do pomagania jakimś, nie wiem, ludziom. Jadę w stronę zachodzącego słońca. A może jednak nie. Jezu, ale się źle czuję. Nie, jakiś jenopies mnie atakuje. Panie Reyes, gdzieś pan jest? Ja na pewno muszę tak dookoła jeździć. O, chyba już widzę, gdzie to mam być. Jak fajnie, zielono. Pozowisko sobie zrobiliście, co? The Great Mexican Train Robbery. Dobra, no. Napad na pociąg. Zawsze chciałem to zrobić. A tak naprawdę to nie. Red Dead Redemption Heist. O nie, GTA 5 zdarło pomysły z Red Dead Redemption. Rockstar ukradł pomysł napadów na bank Rockstara. To jest skandal. Ja bym napisał do jakiejś, nie wiem, no, do jakiegoś sądu najwyższego i zgłosił za to. To trzeba zrobić. El Banditos i jedne z Rockstara. I know the way. It must be pleasant to be a man so at one with his destiny. I don't do it for myself, John Marston. I do it
or my people. Well, exactly. Phew. Sarcasm, my friend, should be beneath a man such as you, don't you think? Very little is beneath a man such as me. Ha! Okay, well, in that case, I assume a little robbery will be a pleasant day's work. All in a good cause, of course. Come, my brother. Let us strike while the iron is hot. Płotka. Dobra, chodźmy zrobić napad. Dlaczego w dwójkę jedziemy zrobić napad na pociąg? Yep. Not exactly. We were friends once. A lot's changed since then. Now that we are friends, I hope you will give me some warning if you get a sudden urge to kill me. You'll be the first to know when I kill you, I promise. So where are they? Who? Williamson and Escuela. What are you doing? We cannot walk to Chubarosa. Yeah. So how did you meet these Williamson and Escuela? We ran in the same gang together, under a fella called Dutch. We were all bad kids, lost, angry, and forgotten. He kind of saved us. And turned you into criminals? Dutch didn't yeah, see us that way. Yeah, you're slowing us down, Marston. We robbed banks, stole from the rich, and we gave the money to people who needed it more. So he was a revolutionary too, like me? I suppose. He saw that the system of power was rotten. The good people had been crushed for too long. Oh, watch what you're writing. And he believed that change could only succeed if it was brutal and relentless. Make America what he felt it was supposed to be. I like the sound of this man. Make America great again. Another violent idealist. Where's he now? I don't know. But I gotta find him once I'm done with them two. In the end, he went insane. Lost faith in everything. In everyone. Daleko jeszcze? O, chyba widzę pociąg. Jealous of his poetic potential, I mean. He would make an excellent corrido. A bullfight? No, mi hermano. That is a corrida. No, a corrido is as Mexican as Mexico itself. A song, a poem, a story, a ballad. A musical tribute to a heroic man and their great deeds. Corrida i corrido. Jedna literka. In a country where most people cannot read the newspaper, song is a powerful means of communication. We do what we can to battle the lies and propaganda of the government. I know. I've seen your posters. In the capital, they are already talking about my legendary escape from El Presidio, how I fought off 1,000 Mexican soldiers with my bare hands. Finally, the people have the truth. I have to know, what did you think of Agustin Allende, young? I saw enough to know he ain't a good man. It is bad enough he beats the people he swore to protect, but it is worse that he enjoys it. Something must have made him that way. Cowardice made him that way, my friend. That and Sanchez, of course. Who? General Ignacio Sanchez, our country's kind and generous dictator. Everything comes from him. It is like a father who beats his son, and then his son takes his dog outside and rapes him. That's a very specific example, Abraham. Es una marioneta. How do you say, a puppet? Everything he does is controlled by Sanchez. In America, they told us Sanchez was making things better here. Pinche propaganda. He talks about economic reform, about how this is a new golden age for Mexican people. But look around you. The people are poorer than ever. Pociąg. Mierda, you're slowing us down, Marston. Co, napadamy już na ten pociąg cały? Allende is nothing more than a perrito for General Sanchez. Not far now. Chuparosa is just up ahead. We must hurry. The train will be leaving soon. What's on that train that's so important? Whoa, watch what you're writing. I received information that the army is transporting a vast quantity of supplies to distribute to their forces. Do we have a plan? I will explain when we get there, but those supplies won't be arriving. I figured as much.
Today, Allende will pay a high price for his treason. Chupacabra. Dobra, napadamy już na ten pociąg. O nie, co to? Sneaky Pizzy Missio? So listen, this train is filled with valuable supplies we need, but it's also filled with government troops. We'll set up a very loud distraction. You can board the train and then you can disconnect the army cars, huh? Okay. Okay, but listen, we've got to get this done before the train rolls out of the station. You make it sound so easy. Well, did I not promise you fun times, amigo? Eh? There are too many soldiers. We must surprise them. Here, take this knife. You can use it to kill the guards quietly. Wait until I distract them. Then get on that train as fast as you can, young. Wait here while I finish. Jakieś sneaky peasy zrobiłem. Aha, odłączyć. Ciuch, 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 ciuch. I tak po prostu sobie odłączył pociąg i pojechał. Hello. Gościu się zepsuł. Dlaczego to nie wybucha? Dziękuję. Panie, umrzejesz pan. Już wszyscy. Hello. Jej, przechwyciłem pociąg. Ale dziko wygląda celowanie na padzie Gently. No, daj spokój, to jest tragedia. Zastanawiam się, jak ja przyszedłem TG. Oj, nie mam pojęcia. Też nie wiem, jak ja to wygram. Jeszcze tym bardziej w takim stanie. O jest, tragedia. Siema, pociąg przywiozłem.
like a cat onto that train. Magnificent. Go ahead and blow the armored car and take whatever you need, my brother. Vámonos. What are you waiting for? We need to get into that armored car. To w końcu jest to armored car czy pociąg? Haha. Uciekaj! Buchnęło. Zobaczmy, co my tu mamy w środku. O, jakiegoś typa mamy. Ryby. Safe. Kakuje safe. Aha, chyba rozumiem. Jej, otworzyłem safe. Jakieś nic nie warte rzeczy w tym sejfie. Dobra, jej, zrobiliśmy misję. Teraz save'ik. I do widzenia. Tu jest, tak? A skoro już tu jestem, to... Płotka, dawaj, jedziemy tam i tam save'iniemy. Dosłownie tutaj obok. Chyba ślej z konika. Moja sprawa.
Niech sobie robią co chcą. No i dobra. The Great Mexican, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Jezus, jak mnie wszystko boli, umieram. Nie wiem, nawet nie wiem, czy mam siłę.